Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przepyszny, pieczony kurczak praktycznie na każdą okazję, na zwykły, codzienny dzień, na niedzielny obiad, a także na posiłek, gdzie zapraszamy na przykład specjalnych gości. Mięso jest dobrze upieczone, soczyste, wspaniale doprawione i smakuje praktycznie każdemu, oczywiście każdemu, kto je mięso. Także ten sposób na kurczaka jest wielokrotnie sprawdzony i gorąco polecam. Przepis i składniki, jeśli zechcecie go zrobić, podam jak zawsze na www.skutecznie.tv. Serdecznie tam zapraszam, a teraz zaczynamy go piec. Najpierw trzeba go zamarynować. W ten sposób można upiec całego kurczaka. Najlepszy jest wówczas taki średni, czyli nie więcej niż 2 kg. Ja zazwyczaj biorę taki 1,8 kg. Smaruję go olejem, mieszam wszystkie przyprawy i starannie nacieram nimi mięso. I takiego kurczaka w całości piekę w naczyniu żaroodpornym z niewielką ilością wody na dnie, by był bardziej soczysty. No i co jakiś czas podlewam go sosem z dna naczynia, tak żeby tę soczystość zachował. Piekę przez mniej więcej 1,5 godziny i po upieczeniu zostawiam na kilka minut, by soki buzujące w nim w środku się uspokoiły, a mięso odpoczęło. Wtedy też będzie bardziej soczyste po podaniu. Często jednak nie mam ochoty na porcjowanie mięsa po upieczeniu, bo chcę na przykład podać danie szybko na stół, lub czasami mam po prostu większego kurczaka, tak jak dzisiaj. Mój waży ponad 2 kilo, dokładnie 2,200. I wtedy porcjuję go przed pieczeniem, co jest bardzo wygodne, a dodatkowo zyskuję korpus na rosół czy inną zupę. Mój sposób porcjowania kurczaka jest bardzo prosty i praktyczny i pokazuję go w osobnym filmie. Link oczywiście podam. Dzisiaj ten wariant z porcjowanym kurczakiem, ale w obu podejściach dodaję dokładnie takie same przyprawy. Kurczak poporcjowany, odkładam go na bok. W osobnym naczyniu mieszam składniki marynaty. Dodaję 2 łyżki oleju, ja biorę rzepakowy. 1-2 łyżeczki soli, u mnie 1,5 łyżeczki, 2 łyżeczki słodkiej czerwonej papryki, 1 łyżeczka ostrej papryki, można pominąć, ja zazwyczaj dodaję, 3/4 łyżeczki czarnego pieprzu, 0,5 łyżeczki kurkumy lub curry, bardziej dla fajnego koloru, ale też troszkę dla smaku, 2 łyżeczki majeranku, 2 ząbki czosnku oraz kawałek świeżego imbiru, oczywiście najpierw go obieram i biorę kawałek mniej więcej, ja wiem, niepełne 0,5 cm i również przeciskam go przez praskę jak czosnek, można go też zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. I teraz 0,5 cytryny, ścieram z niej skórkę, owoc oczywiście o dokładnie umytej i sparzonej skórce, a następnie wyciskam z niej sok, tak żeby nie wpadły pestki. No i wszystkie składniki marynaty dokładnie mieszam, powstaje taka gęsta pasta, wspaniale pachnie. I tą marynatą starannie nacieramy mięso. Dokładnie każdy kawałek, tak żeby te przyprawy starannie wetrzeć, wmasować w mięso. I układam w naczyniu skórą do góry, tak jak będą pieczone. Naczynie, w którym szykowałam marynatę, wypłukuję wodą, niepełną szklankę wlewam i dokładnie mieszam, spłukując wszystkie przyprawy, mieszając ją z tymi przyprawami. I tą wodą podlewam mięso, leję ją tak po ściankach naczynia i wpuszczam pomiędzy kawałki mięsa, tak żeby nie spłukać z kurczaka przypraw. Układam go w tej marynacie, rozlewam na dnie i gotowe. I w zasadzie tak przygotowanego kurczaka można piec od razu, ale będzie dużo lepszy, jeśli postoi trochę w tych przyprawach. Ja zatem przykrywam i wstawiam pod przykryciem do lodówki na jakieś 2-3 godziny, spokojnie można też na noc. U mnie kilka godzin po tym czasie wygląda tak. No i kiedy jestem gotowa do pieczenia, wstawiam go do zimnego piekarnika i z naczyniem w środku rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza. I od tej chwili, od chwili, gdy osiągnie tę temperaturę, piekę cały czas pod przykryciem. Można też przykryć folią aluminiową przez około 60 minut. Po tym czasie zdejmuję pokrywkę, ostrożnie, żeby się nie poparzyć, bo buchnie para. I wsuwam ponownie do piekarnika, piekę bez przykrycia przez jakieś 15 minut, na ten czas można włączyć termoobieg, bo tak naprawdę piekę do czasu, aż kurczak ładnie się zrumieni i będzie gotowy. To znaczy wtedy, kiedy nóż z ostrym czubkiem wbity w najgrubsze miejsce wejdzie gładko aż do kości. W przypadku poporcjowanego kurczaka czas pieczenia powinien być mniej więcej równy. Zależy on oczywiście od wielkości kawałków, ale te kilkadziesiąt minut pod przykryciem, a następnie 15 minut bez przykrycia w zupełności powinno wystarczyć. No i kiedy mięso jest gotowe, wyjmuję je z piekarnika, pachnie wspaniale, wygląda także bardzo apetycznie i zostawiam je na jakieś kilka minut, myślę, że 5 minut spokojnie wystarczy, żeby mięso odpoczęło i żeby buzujące w nim soki się uspokoiły, wtedy będzie bardziej soczysty i można podawać. Tak przyrządzony kurczak pachnie wspaniale, jest dobrze doprawiony, soczysty, bardzo smaczny i pięknie prezentuje się na stole. Ja go podaję z pieczywem w każdej postaci. Sprawdzi się chleb, bułka, chlebki naan, takie płaskie chlebki, które rwiemy na kawałki, maczamy w sosie i zagryzamy kurczakiem. Tortille będzie też smakował z ziemniakami, z ryżem lub po prostu z jakąś sałatką czy surówką. A jeśli nie zjemy całego, bo dzisiaj u mnie jest dość duży, to pieczone mięso na zimno świetnie odnajdzie się w kolejnych daniach, na przykład w sałatkach, pastach, tortillach czy po prostu do kanapek.
No dobra, mój jest gotowy, więc go podaję. Mam nadzieję, że sposób Wam się podoba, kurczak posmakuje. Zachęcam do wykorzystania przepisu i na koniec jak zawsze życzę smacznego.